Michał Karnowski, przegląd wydarzeń tygodnia. Witam serdecznie wspólnie z Jackiem Karnowskim. Dzień dobry. Proszę państwa, niektórzy komentują w internecie, że jeżeli tak będzie wyglądał cały ten wyborczy rok, to nie damy rady, bo rzeczywiście dzieje się dużo, emocje, słowa, utrata kontroli przez wielu uczestników życia publicznego, ale nie poddajemy się i będziemy tutaj twardo wystawiali oceny w naszym programie. Zaczynamy od sprawy Narodowego Banku Polskiego, który znalazł się na celowniku mediów. Może trochę słusznie. Tak wyglądała okładka Gazety Wyborczej, Dwórki Sio. No, można powiedzieć jakiś tabloid i taka sugestia pojawiająca się bez przerwy, że te panie, no, to są jakieś takie, no, więcej niż współpracownice pana prezesa Glapińskiego. Prezes Glapiński mówi, krzywdzicie w ten sposób matki, krzywdzicie żony. Kto ma tu rację? Ja myślę, że pomijając sam kontekst tego, co dzieje się w NBP, bo o tym być może jeszcze powiemy. Zaraz, tak. To ten język, gdyby ktokolwiek z prawicy użył wobec lewicy, oberwałby od wyborczej bardzo mocno. Nawet gdyby użył na przykład wobec partnera pana Biedronia. Tutaj nie wolno sugerować niemerytorycznych relacji. Lewica potrafi, prawda, no, panie wprost lekkich obyczajów celebrować i rozważać, prawda, ich sytuację zawodową, życiową, prawną, i to jej nigdy nie przeszkadza. I tam każdy człowiek, jeżeli chodzi o interesy lewicy, to każdy zasługuje na szacunek. Każdy, dosłownie każdy. No chyba że chodzi o kogoś, kto jest akurat przy prawicy, no wtedy ta ochrona jest zdjęta. Warto to zapamiętać, warto wiedzieć, że media lewicowo-liberalne, gdy biją się o jakieś własne cele, wszelkie zasady przyzwoitości po prostu brutalnie porzucają. Cel naprawdę tam uświęca środki. Powtarzamy, można krytykować prezesa Adama Glapińskiego, można pytać mocno o zarobki jego współpracowniczek, ale wydaje się, że ten język jest nieakceptowalny. Ocena, chyba się zgodzimy, niedostateczna. Niedostateczna. Ale temat rzeczywiście wymaga omówienia głębszego. Co się tak naprawdę dzieje w Narodowym Banku Polskim? Czy ktoś tam przesadza z zarobkami dla współpracowników? Czy może te zarobki zostały odziedziczone po poprzednikach? Spójrzmy na krótki przegląd najważniejszych wypowiedzi w tej sprawie. Miesięcznego wynagrodzenia z PIT-u pani dyrektor Martyny Wojciechowskiej nie podam, bo nieprzygotowane jest w oświadczeniu. Więc pewne granice prezentowania informacji są. Natomiast mogę powiedzieć, że na pewno nie zarabia, powtórzyć mogę, rewelacyjnych 65 tysięcy złotych miesięcznie. Takie chowanie głowy w piasek jest błędem. Wiadomość co do faktów powinna zostać przekazana polskiej opinii publicznej. Jeżeli te fakty potwierdzą się, to znaczy jeżeli potwierdzą się doniesienia o skali zarobków, no to wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego na pewno powinien wyjaśnić Polakom, jakie szczególne kompetencje przemawiają za tak szokująco wysokim poziomem zarobków. Radziłby panu Gowinowi, żeby dwa razy głęboko oddech wziął, zanim się wypowiada na temat Narodowego Banku Polskiego. No, jedna z największych dobrych tradycji w Polsce, zapisana zresztą w odpowiednim piśmiennictwie prawnym, jest taka, że Narodowy Bank Polski i rząd to są odrębne całkowicie instytucje. No właśnie, kto powinien tak naprawdę wziąć tu głęboki oddech i jak z tego wyjść? Ja myślę, że jak już sytuacja doszła do tego poziomu, że te 65 tysięcy wisi, prawda, w powietrzu, no to dociekania, czy to jest prawdziwa kwota ze strony medialnej, są jakoś tam zrozumiałe. I jest jakaś chyba lekka obawa ze strony NBP przed podaniem tej konkretnej kwoty, bo tutaj słyszymy nie 65 tysięcy, ale to może być, nie wiem, no 59, tak, na przykład. No i pytanie, czy mówimy o pensji, czy też tam o premiach. W ogóle ciekawa sprawa w tym NBP-ie, prawda, no NBP mówi średnia dyrektora 40 tysięcy, odnoszą to do sektora bankowego. No ja tak się zastanawiam, czy naprawdę każdy z tych dyrektorów NBP znalazłby pracę w sektorze bankowym od tak, czy to są rzeczywiście, czy to muszą być stawki tak wprost odnoszące się do banków prywatnych, w których też się za dużo zarabia. Ale czy prezes Adam Glapiński, sugerując, nigdy wcześniej się tym dziennikarze nie interesowaliście? Poprzednio byli dyrektorzy, którzy naprawdę zarabiali po 65 tysięcy złotych tego samego działu marketingowego.
Tak naprawdę, mówi prezes Grapiński, chodzi wam o to, żeby mnie obalić, żeby otworzyć drogę do wprowadzenia w Polsce euro, co jest szkodliwe dla polskiej gospodarki, ale na czym zależy Francji, Niemcom. Czy prezes Grapiński nie ma racji, może stawiając być w tym tę sprawę w ten sposób? Może, ja się zgadzam w tym, że są zresztą, prawda, ostatnie wypowiedzi chyba Ludwika Dorna, że należy wejść do przeciąga euro, potwierdzają ten scenariusz, o którym mówił Adam Glapiński, to znaczy, że próbuje się go zniszczyć po to, żeby otworzyć drogę do euro. Natomiast cała ta konstelacja prezesa i tych pań wokół niego jest taką sytuacją, to jest taka scena filmowa, malarska, można powiedzieć. Za bardzo malarska. Socjologicznie bardzo interesująca. I nawet jeśli tam nic złego nie ma, to to źle wygląda. No to jest, to wszystko, samo w sobie niesie takie, że tak powiem, konteksty czy konotacje, że one nie pomagają. Znaczy to prezes Glapiński powinien widzieć. To jest też jego odpowiedzialność, żeby na tej funkcji takich pretekstów nie dawać w tak dość jednoznaczny sposób. A dodam, jeżeli atak się już zdarzył, no to jednak rozumieć, że opinia publiczna nie zawsze jest sprawiedliwym sądem, że pewne wrażenia, pewne konteksty mają swoje znaczenie i trzeba umieć sobie z tym radzić. Tak. Bo można było powiedzieć, no przejrzymy te pensje, dokonamy jakichś zmian, no to teraz będzie ustawa sejmowa, bo chyba PiS będzie to sprzątał, bo ma problem. No PiS będzie sprzątał, bo Platforma wyszła z taką ustawą, więc PiS chce wyjść ze swoją ustawą. Marginalna w sumie sprawa, która szkodzi całemu obozowi rządowemu. Oczywiście dlatego jest pytanie, czy ona nie jest rozgrywana też gdzieś za plecami. Ja bym tutaj nie był tak jednoznaczny. Oczywiście. Dlatego, że po upadku prezesa KNF Marka Chrzanowskiego, który też popełnił bardzo duży błąd, ja słyszałem taką teorię, że następnym celem będzie Adam Glapiński i że różne rzeczy zostaną wyciągnięte. W związku z tym tą trudną, zawikłaną sprawę ocenimy na twoja propozycja? No moja opozycja jest mierny, no dlatego, że tutaj jednak NBP się broni, ale to jest tak, że no trudno dać tu wyżej, bo no ma pewne argumenty, ale też jak mówię, no ta sytuacja jest taka, że ona nie pomaga. Znaczy jakiś ruch prezes Glapiński powinien wykonać bardziej zdecydowany. Wyczyścić tę sprawę, jakkolwiek by to miało w praktyce wyglądać. Ocena mierna. Było politycznie krwawo, będzie jeszcze gorzej, ale zacznę od pytania, jak myślisz, ile dzików odstrzelono w Niemczech w tym sezonie? No wiem akurat około 900 tysięcy. To prawda, proszę państwa, a w Polsce wielka afera, bo rząd postanowił w ten sposób, czy właściwie kto, minister środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa? No, minister rolnictwa naciskał na tę sprawę i zresztą on w wywiadzie dla tygodnika Sieci nawet mówił pod adresem myśliwych, którzy sabotowali, proszę państwa, odstrzał dzików po piękne to, te dziczki, żeby trochę rządowi tutaj może, że tak powiem, świnie podłożyć. Ich jest naprawdę dużo. To są zdjęcia bodajże z Krynicy. Łażą wszędzie, wchodzą gdzie się da. No bo mają dostępną kukurydzę przede wszystkim i inne zboża. Kukurydzę bardzo słodka, prawda, kaloryczna. I zamiast jednego miotu mamy często po 3 mioty rocznie. Więc coś rzeczywiście trzeba zrobić. Mnożą się jak króliki te dziki. A opozycja mnoży straszliwe zarzuty. Może posłuchajmy, Andrzej Halicki. Ja myślę, że przeszedł samego siebie w tych słowach, które za chwilę państwo usłyszą. Ale chciałbym z tego miejsca do nich skierować dzisiaj apel. Nie bierzcie udziału w tej rzezi. Nie bierzcie udziału w barbarzyństwie, nawet jeżeli wam dają za to pieniądze. Nie bądźcie plutonami egzekucyjnymi w lesie, który przecież ponoć kochacie. Macie etykę, macie sumienie. Nie bierzcie udziału w rzezi. A was bardzo proszę o taką obecność także w przyszłym tygodniu. Bo w przyszłym tygodniu jest Komisja Ochrony Środowiska. Będzie. Ale jeszcze Andrzeja Halickiego przebił lider Kukiz 15, Paweł Kukiz, który stwierdził, strzelanie do prośnych, czyli no, będących zaciążonych, jak rozumiem, loch, to bandytka. To jest tak, jak robił Bandera z Polakami. Wydaje mi się, że żadnego cierpienia no, zwierząt ja myślę, z ludzkim to jest tragedią Kukiza, narodową nie powinien. Wypowiedź Kukiza nie wiem, czy jest no, w jakikolwiek sposób wytłumaczalna. Tak, znaczy on tak. Po prostu to jest jakieś barbarzyństwo, to jest ta wypowiedź. Ale no, niech ci ludzie teraz, niech pan Halicki, no, pan Rosati też chyba do Unii Europejskiej chce pisać w tej sprawie. Wzywa Unię Europejską na pomoc polskim dzikom. Niech oni teraz wyjdą do polskiej wsi i powiedzą im, słuchajcie, produkcja wieprzowiny w Polsce nas nie obchodzi. Niech ten sektor rozłożony zostanie do końca. Bo tu chodzi o to, że jeżeli ASF, którą przenoszą dziki, dotrze do
ośrodków produkcji wieprzowiny, to leżymy. To leżymy, znaczy, to o to chodzi, plus o to chodzi, że jeżeli człowiek już zaingerował w przyrodę, zaingerował w nią już no przynajmniej parę tysięcy lat temu, jak się w Jerycho zaczęła, prawda, pierwsza rolnictwo w dziejach świata, tak, no wtedy zaingerował, no to już jakby ta przyroda samo się nie reguluje i niestety, proszę państwa, nawet koty, jak dobrze karmimy, to się mnożą w trybie wykładniczym i mamy problem, bo dziesiątki kociaków się pojawiają. Taki jest problem, no, no niestety, no człowiek musi regulować tę przyrodę. Minister Ardanowski uspokaja, że jest wojna z ASF, dlatego nie będziemy eksperymentować, a odstrzał dzików to najpewniejszy sposób zapewnienia tutaj no, bezpieczeństwa sanitarnego, ale już były minister, pan profesor Szyszko, sugeruje, że to nie jest rozwiązanie najlepsze, można było wymyślić inne. No to już chyba taka jest po prostu troszkę za politycznego grobu szpileczka, szczerze mówiąc, bo pan minister Szyszko to realną krzywdę polskiemu krajobrazowi wyrządził, zezwalając na wycinkę drzew. Sam znam cmentarz, na którym rosły chyba już kilkusetletnie drzewa. Listki się sypały i trzeba było je sprzątać, więc wyrżnięto drzewa do cna na podstawie Lex Szyszko. To jest była realna krzywda. O tym mówiliśmy wielokrotnie na naszej antenie. No cóż, zatem ten odstrzał dzików, ten plan, ten projekt ocenimy chyba na ocenę dobrą, bo on się no, logicznie... Nie, no, bardzo dobrą. Bardzo dobrą, dlatego że musimy bronić polskiej produkcji wieprzowej i musimy to regulować. To jest sprawa, która po prostu ale była tutaj niezałatwiona. Ale tutaj mówią, że masakra, że wszystkie, że rozumieją, że trochę. No tu ma no, ale być jaka masakra? Wielkie polowanie, wielka rzeź. Po pierwsze, w kilku powiatach, po drugie, tych dzików jest naprawdę na pęczki. No niech każdy sobie tego dziczka adoptuje do ogródka. Jak mu ten dziczek, ten ogródek zmasakruje, no to będzie miał problem. No dobrze, ale ja proponuję... Ja jednak bardzo dobrą się będę upierał. No trzeba działać. No proszę państwa, widzą, histeria. Państwo widzą, histeria. Kto tu rządzi. Bardzo dobry dla walki w obronie polskiego rolnictwa. Natomiast w Polsce zawitał, proszę państwa, Matteo Salvini. No, to jest polityk, można powiedzieć... Do Polski zawitał. Do Polski, tak, do Polski. To jest polityk klasy europejskiej, polityk, który ma duże nadzieje na zmianę kształtu samej Unii Europejskiej, polityk włoski, Liga Północna. Zobaczmy, jak był właśnie tu w Warszawie. Pojawił się, bo on jest ministrem spraw wewnętrznych, więc pojawił się w takiej kamizelce, w kurtce z napisem Policja. Tu go wita minister Brudziński. Opozycja po prostu zaszalała. Grzegorz Schetyna stwierdził, że może zaraz zobaczymy, przez PiS Polska jest w Unii osamotniona. Kaczyński stawia na takich partnerów jak Orban czy Salvini, obu bliżej do Putina niż do Unii Europejskiej. To jest niestety droga do wyjścia z unijnej rodziny, a na tym Polacy mogą tylko stracić. Najśmieszniejsze w tym jest, że dzień później pan Grzegorz Schetyna chwalił się sam spotkaniem z ambasadorem Włoch, ale powiedziałbym tak, no tutaj doszliśmy do jakiejś granicy szaleństwa, bo to jest polityk współrządzący Włochami. Żąda się od polskiego rządu, mówiąc jednocześnie o tym, że ten rząd się izoluje, żeby zaniechał oficjalnych relacji z władzami Włoch. Tak, tak, no gdyby dziś Kaczyński spotkał się z Orbanem, byłby też pewnie kolejny wrzask w tym cyklu, prawda, przygotowania do polexitu, a Donald Tusk sam miał bardzo dobre relacje z Orbanem. Znaczy to jest w ogóle jakiś kabaret. Polityka międzynarodowa musi być elementarnie pragmatyczna i pragmatyzm polega na tym, że się rozmawia ze wszystkimi, prawie wszystkimi, wybiera się pola współpracy. Tam, gdzie pasuje, to się idzie razem, gdzie nie pasuje, idzie się osobno, a nie na tym, jak to robiła poprzednia koalicja, że się podpina pod pociąg niemiecki, jedzie i właśnie nie uprawia tej polityki zagranicznej. Ale ja bym postawił taką tezę, że najbardziej tak naprawdę opozycję denerwuje to, że pan minister Salvini uznał, że Polska jest ważnym partnerem, z którym można podejmować poważne rozmowy. Trzeba o przyszłości Unii Europejskiej. Dla opozycji głoszącej tezę o marginalizacji obecnego rządu w Europie, no to jest coś, co jest trudne do przeżycia. To prawda. Oni to widzą, prawda, że tu jest naprawdę salon europejski. To prawda, no przyjeżdżają, prawda, wchodzą do tego dość bardzo skromnego biura Jarosława Kaczyńskiego. No jak na standardy polityki władzy, no to wręcz biura, że tak powiem, no już poniżej standardów, można powiedzieć. I przyjeżdżają do tego biura prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, tam był Tillerson, teraz Salvini, siadają przy tym, prawda, stole z Ikei, czy nie wiem, i rozmawiają. No to świadczy, że to jest liczący się partner. Jeszcze komentarz Ryszarda Czarneckiego, który był gościem telewizji w Polsce.pl i o tym między innymi rozmawiano. Panie doktorze, a jak głosowały Włochy teraz, paręnaście dni temu?
na Radzie Europejskiej odnośnie sankcji wobec Rosji. Włochy głosowały identycznie jak Polska, głosowały identycznie jak Francja i Niemcy. Głosowały za przedłużeniem o pół roku sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Dla mnie w polityce zagranicznej liczą się przede wszystkim czyny, a nie słowa. To chyba dobra puenta tej dyskusji. Dobra, chociaż ten włoski, prawda, flirt czy flirt z Rosją, no on dotyczy niestety prawie całej prawicy na prawo od Chadecji. To jest taki dramat, bo z jednej strony jest nam z tą prawicą po drodze w kwestiach przyszłości Europy, cywilizacyjnych, kulturowych, często także gospodarczych, ale z drugiej strony ta ich miłość do Rosji, no jest czymś, co często wiąże nam ręce. No. To jest pewien dramat, z którego łatwego wyjścia nie ma, ale dlatego trzeba rozmawiać, żeby też wychowywać troszkę tych partnerów. Dostrzegając to i właśnie uznając też rozmowy z tymi politykami, traktowanie ich poważnie jako rodzaj szczepionki na nadmierną być może prorosyjskość, ja bym tutaj postawił ocenę dobrą za tę wizytę tak. pana ministra Salviniego. No, oby jak najwięcej tego typu spotkań. A w Platformie Obywatelskiej ogromne napięcie, ciężka walka o miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego i tym się między innymi tłumaczy, że teraz, 2 lata po wydaniu, media zainteresowały się książką Radosława Sikorskiego, w której ujawnił sporo ciekawych rzeczy. Przyznał między innymi, że było coś takiego jak więzienia CIA w Polsce. To pierwsze przyznanie otwarte tej klasy, tak mocne przyznanie polskiego polityka, który był poprzednio w rządzie, i też potwierdził, że była oferta ze strony Władimira Putina co do wspólnego rozbioru Ukrainy, no rzekomo przez Rosję i przez Polskę, co swoją drogą jest niezłą puentą tej dyskusji o tym, kto jest tak naprawdę prorosyjski. Jak blisko musiał być Tusk i jego ekipa wobec Putina, że ten pozwalał sobie na ofertę wspólnej agresji wobec Ukrainy. No tak, albo to była też pułapka na polskie władze, bo to też taka może być interpretacja, jakby tu stając po stronie no takiej, powiedzmy, drugiej. To znaczy chodziło o to, że no żeby wciągnąć polskie władze w grę śmiertelną tak naprawdę, no bo nawet jak się komuś, proszę państwa, Lwów czy Kresy marzą, no to powinien sobie zdawać sprawę, że akurat na zachodniej Ukrainie jest najgorętszy żywioł ukraiński i to w ogóle rozstrzyga sprawę. Znaczy to jest coś, co jest po prostu byłoby no, niszczące. Nie, no tak. W ogóle się tym nie ma co zajmować. Tak, ale nie, dlatego to była pewna pułapka i tutaj to milczenie Tuska nie było najgorszym wyborem, tak? No bo jakby on ją ujawnił, to by wszedł w jakąś grę. Jeszcze Witold Waszczykowski na temat Radosława Sikorskiego. Mocne słowa. Informowałem opinię publiczną, że ten pan ma podwójne oblicze, że z jednej strony publicznie pozuje na taką w takiej roli lorda oksfordzkiego, natomiast w rzeczywistości jest bardzo brutalny, wulgarny, arogancki. Mówiłem o wulgarności, mówiłem o tym, jak traktuje pracowników. Wtedy nie bardzo mi wierzono. Wczoraj przejrzałem sobie taki mój wywiad sprzed właśnie 9-10 lat. Pasuje, jakby wczoraj się ukazał. No właśnie. Minister Waszczykowski ma chwilę gorzkiej satysfakcji, można powiedzieć. Tak, to prawda. Zresztą te opinie krążące o Radosławie Sikorskim, prawda, jego zachowaniach, no rzeczywiście robią wrażenie. I to jest taki polityk, który rzeczywiście tutaj ten sztafasz, prawda, angielski dżentelmena klasy, a to wygląda chyba skrajnie inaczej. Wszystko razem, można powiedzieć, układa się w taki obraz Radosława Sikorskiego, który jednak schodzi w dół. To jest polityk, który nawet po zejściu z urzędu nie umiał złapać jakiegoś tonu własnej obecności na scenie publicznej. Miota się między skrajnościami, między emocjami, między wyjściem z polityki, byciem w niej w jakichś takich nieciekawych formach. Dlatego ja bym zaproponował tutaj ocenę mierną, bo to naprawdę nie wygląda dobrze i można przestrzec Radosława Sikorskiego, że to tak jest absolutnie korkociąg śmierci. Tak jest. I może drobna rzecz, ale dla mnie ważna. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. Tam bardzo wiele wątków jest za wspólną listą do Parlamentu Europejskiego całej opozycji. Ale i taki fragment, państwo pozwolą. Jeśli PiS zapowiada stworzenie centralnego portu komunikacyjnego za dziesiątki miliardów złotych,
to naszą odpowiedzią musi być odbudowa linii autobusowych do każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Na co komu wielki port lotniczy, jeśli bez samochodu nie ma jak dojechać do pracy, bo PiS właśnie zlikwidował ostatni PKS w jego gminie. No powiem, że mnie szlak trafił. Przez 8 lat albo i więcej rządzili monopolistycznie we wszystkich sejmikach wojewódzkich, które za komunikację autobusową odpowiadają. Rzeczywiście likwidowali te PKS-y seriami, w ogóle ich to nie interesowało. I teraz nagle nie, się okazuje... Nie tylko PKS-y, no posterunki policji, 800 chyba zlikwidowanych. I nagle trzeba to odbudowywać i to po PiS-ie. No panie Kosiniak, no kompromitujesz pan się. Tak, i to jest zresztą, ja bym powiedział tak, nawet gdyby było tak, że jakieś nie są zapisy likwidowane, to jednak no cała, prawda, praca PiS-u i opowieść PiS-u no jest taka, że to są ważne sprawy. I gdyby nie PiS, to te sprawy polskiej prowincji, no po prostu dalej by tak leżały odłogiem, prawda, bo ważne, że to, co jest w telewizji, a nie to, czy ty możesz dojechać do swojego miasta. Pamiętajmy, kto naprawdę likwidował państwo polskie, kto je zwijał, żebyśmy nie obudzili się, proszę państwa, po wyborach po prostu oszukani, tak jak na przykład warszawiacy. Proponuję ocenę niedostateczną, bo to jest takie kłamstwo w żywe oczy. A tymczasem tworzy się nowy polityczny blok, koalicja antyunii, antyUE, antyunia europejska. No tutaj ciekawe środowiska, takie wolnościowo-narodowe, tak się sami nazywają. A proszę państwa, jakby inicjacja polityczna odbyła się przy stole bilardowym, zresztą na ulicy Nowogrodzkiej. Państwo widzą, tam się wszyscy spotkali, zagrali sobie partyjkę bilarda, no i z tego ma być nowa, ogromna siła polityczna. Pan Robert Winnicki był gościem telewizji w Polsce.pl i może posłuchajmy, jak opowiadał o swoich planach politycznych. PiS jest konkurencją polityczną, taką, no powiedziałbym, dosyć perfidną konkurencją polityczną, bo realizującą program de facto niewiele odbiegający w treści od tego, co robiło poprzednie rządy robiły przez 30 lat. Natomiast narodowo-katolickim bardzo często w formie, więc jakby kradnącym elektorat narodowy, katolicki, patriotyczny. No właśnie. Czy z tego coś może być? Z tego bilarda może być jakiś chleb? Wydawało mi się, że to porozumienie Korwina z narodowcami rzeczywiście może coś przynieść, dlatego że moim zdaniem PiS rzeczywiście trochę za mocno przesuwa się do centrum, odpuszcza ten język, prawda, wartości, tak zbyt się higienizuje, że tak powiem, za mało bitew wydaje światopoglądowych, za mało wygrywa. I więc tu część elektoratu może być w jakiś sposób sfrustrowana. Ale jak patrzę, jak oni jak niczym magnes przyciągają tu kolejne postaci, no pan Juliusz Braun teraz dołączył, to zaczynam wątpić chyba, bo Grzegorz Braun dołączył, tak, bo to zaczynam wątpić, czy coś z tego będzie, bo... Gdzie Kucharek 6, tam nie ma co jeść, a gdzie 10 liderów, tam nie ma partii. No już sam Ruch Narodowy jest takim ruchem, prawda, który wewnętrznie się musi tam układać bardzo starannie. No w jednym... Choć gdyby zbudowała się jakaś pozytywna oferta, no może byłoby to dobre dla polskiej sceny politycznej. Zawsze lepiej, żeby coś jednak prezentowało poglądy poszczególnych grup niż no tak, nie ale było to jakby tego. Tutaj problem polega na tym, że duży sukces tej formacji oznacza de facto rządy drugiej strony. Dlatego że koalicja tej formacji z PiS-em albo będzie skrajnie trudna, albo będzie niemożliwa, dlatego że pan Robert Winnicki w jednym ma rację. No to są siły konkurencyjne. O czym zresztą duża część wyborców PiS-u nie jest świadoma. Znaczy, się nawet wydaje, że narodowcy to jest taka sympatyczna młodzieżówka PiS-u, prawda? No tak nie jest. No czyli tak powiedziałbym, że mamy wątpliwości, czy coś z tego wyjdzie na zachętę dostateczną. Oczywiście, że tak każdy ma prawo dla próbować. Dla nowej koalicji anty-UE. I na koniec rzecz, która mnie wzruszyła w minionym tygodniu. Może państwa też wzruszy. Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Taki film zamieściły na Twitterze w okresie bożonarodzeniowym. Państwo widzą i komentarz do tego jest taki: i tak pójdziemy do kościoła, przedrzemy się przez te śniegi, pójdziemy, dotrzemy.
piękne świadectwo wiary, tak bym powiedział. Tak, no tutaj dobra wiadomość, że chyba w 2017 był wzrost dominicantes, czyli osób chodzących do kościoła co niedziela. Po raz pierwszy od lat. No oczywiście, no pewne te spadki, myślę, są ogólnie trudne do uniknięcia, ale jest też im tak, bardziej ta... żywotna ta wspólnota kościelna, tym lepiej, dlatego że oczywiście ten kościół ma pewnie 1000 wad, sami byśmy byli w stanie wymienić, ale to jest jednak, to jest po pierwsze, no to jest sakrum, to jest polska tradycja, to jest tradycja, no to jest wiara, to jest coś, co pomaga nam wszystkim żyć. Nie ucieszyło, zbyt mało tego bronimy. Zbyt mało. Mówiło wiele osób w reakcji na tę wulgarną, antykościelną nagonkę, na przykład na jeden z wulgarnych filmów, który zresztą pobił rekordy jakiejś frekwencji w kinach. Film Claire, tak. Tak, że wiele osób zareagowało takim postanowieniem, że właśnie będę jeszcze regularniej chodził do kościoła, że właśnie będę przy moim księdzu, że będę wspierał moją parafialną wspólnotę. Ileż tam dobra się dzieje, o tym często się nie mówi. Dla sióstr służebniczek mamy ocenę bardzo dobrą. A dla państwa ciepłe do widzenia i zachętę, byście pozostali z telewizją w Polsce.pl. Michał Karnowski, dziękuję. Jacek Karnowski, dziękuję.